co, mają rację kalwiniści? No jeśli jesteś w grupie wybranych, to nawet ci Ewangelii nie trzeba głosić. Tak reformowani wierzyli. Dedykowany, czy też przeznaczony do zbawienia. No, do zbawienia właśnie, z tym zbawieniem. Przeznaczony do wieczności z boku Boga. Wątpię, żeby tak należało rozumieć Biblię. I teraz Bóg odbiera sobie chwałę w tym, że was przeznaczył i ukształtował do tego, żebyście poszli do piekła. I choćbyście nie wiem, jak stawali na piętach, choćbyście nie wiem, co robili, nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że Bóg to przeznaczył, Bóg to ogłosił nad wami. Nie ma żadnego znaczenia, co zrobicie teraz. Macie je przerąbane. I Bóg odbierze sobie w tym chwałę. W jaki sposób, w prawdziwy sposób wyraża się Boża moc? Nie w tym, że kontroluje świat. Nie w tym, że wszystko ma pod swoim butem i trzyma i wychwalamy Go jako Boga, który ma pełną kontrolę nad wszystkim. Tylko w tym, że oddał samego siebie, że popatrzył na człowieka i że stwierdził, że warto jest oddać swoje życie za Niego. Pani, witajcie w kolejnym programie, tym razem już poświątecznym. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście po świętach cali i zdrowi, nieprzejedzeni, funkcjonujący właściwie. Dzisiaj studio. Z tego względu, że są dwa zagadnienia, które chciałbym poruszyć, ale zanim do tego przejdziemy, najpierw chciałbym wskazać wam na jedną rzecz. Pewien brat w Chrystusie przesłał mi nagranie. Jest to nagranie, fragment, to dosłownie, znaczy nagranie jest dostępne w całości na YouTubie, natomiast ja pozwoliłem sobie tutaj, ponieważ nie chcę mieć problemów z prawami autorskimi i nie chodzi teraz o zarabianie na nagranie i tak dalej, chodzi raczej o pewnego rodzaju polemikę, lub też nawet nie tyle polemikę, co wskazanie na pewną rzeczywistość, dlatego postanowiłem, pozwoliłem sobie wyciąć 20 niespełna sekund z tego nagrania, żebyście tylko to usłyszeli, tak? Jeżeli będziecie chcieli odsłuchać całe nagranie, to oczywiście można to zrobić w internecie, w serwisie YouTube, wpisując nazwę utworu lub też wykonawcę i sobie będziecie mogli tam odsłuchać. Mi chodzi tylko o 2-3 zdania, tak, chyba nie pamiętam dokładnie, ile tam pada w trakcie tych 20 sekund, żebyśmy sobie posłuchali treści tego i zauważyli tak naprawdę, jak bardzo Pismo Święte, które zostało spisane, Stary Testament ponad 3500 lat temu, Nowy Testament 2000 lat temu, jak bardzo jest aktualne, jak bardzo wskazuje nam na obiektywną prawdę o stanie człowieka. Czego dotyczy to, o czym chcę mówić? Otóż 2012 rok, no to już teraz będzie 20 lat. Dobrze mówię? Nie, przepraszam, 10 lat. 10 lat. Przegoniłem sprawę, 20 lat. 10 lat. 10 lat temu pani Anna Maria Peszek, znana, nie chcę powiedzieć bardzistka, ale no, swego rodzaju taki alternatywny muzyk, wydała album pod tytułem Jezus Maria Peszek. Taka gra słów. Jezus Maria Peszek. Tak powiem, że to jest Maria Peszek, a większość ludzi posługuje się u nas w Polsce takim słynnym zawołaniem Jezus Maria. Więc to jest taka gra słów ze strony pani Peszek. I jest tam jeden utwór, który jest bardzo charakterystyczny. Otóż utwór się nazywa Pan nie jest moim pasterzem. Chciałbym, żebyśmy wspólnie odsłuchali dosłownie 20 sekund tylko tego utworu i parę słów o tym. Pan nie jest moim pasterzem, a niczego mi nie brak. Pozwalam sobie i leżę jak zwierzę. I chociaż idę ciemną doliną, zła się nie ulęknę i nie klęknę. Pan nie prowadzi mnie, sama
No właśnie. Słowa mogą się wydać znajome, bo powinny się wydać znajome. Jest to ewidentnie aluzja do psalmu 23, bardzo słynnego psalmu, który mówi: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. A ta piosenka jest taką deklaracją ateistyczną ze strony pani Peszek, która postanowiła w dość taki sprytny sposób wykorzystać biblijny psalm do tego, aby pokazać swoją postawę wobec Boga. I nie jest to prosta, zwróćcie uwagę, deklaracja: ja nie wierzę. Dlaczego? No bo nie wierzę i już tam nie będę się przejmować. Tylko jest to dość wysublimowana deklaracja, która zawiera w sobie nic innego jak oficjalne wypowiedzenie buntu wobec Boga. Tak. I to, kochani, charakteryzuje tak naprawdę ateizm. Bunt wobec Boga. Zwróćcie uwagę, pierwsze słowa psalmu mówią: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. A czasem pani Maria mówi: Pan nie jest moim pasterzem, a i tak niczego mi nie braknie. Psalm mówi: sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach. Ona mówi: a ja sobie leżę. Ale zwróć uwagę, co mówi ciekawego. Mówi: leżę jak zwierzę. To jest bardzo charakterystyczne, ponieważ jeżeli podzielamy światopogląd ateistyczny, to rzeczywiście od zwierząt nic nas nie różni. Nic. Absolutnie nic. Niedawno czytałem gdzieś jakiś komentarz stronie, gdzie ktoś napisał, że oczywiście, że on nie wierzy i tak dalej, ale że po to mamy mózg, żeby to nas odróżniało od zwierząt. No moje pytanie jest takie: a czym się odróżnia nasz mózg od mózgu zwierząt? No, pojemnością komórek. Okej, w porządku, ale tak naprawdę jeżeli nie ma Boga nad nami, jeżeli nie ma żadnej obiektywnej prawdy transcendentnej, czyli tej, która jest poza tym, co my nazywamy stworzeniem albo światem materialnym, jeżeli nie ma nikogo tam, to wówczas my jesteśmy tylko i wyłącznie wytworem, przypadkowym wytworem jakichś procesów tak zwanych ewolucyjnych, czyli de facto procesów przypadkowych, procesów czy mutacji genetycznych. Nic więcej. Nie mamy w nas celu, nie mamy żadnego znaczenia, nic, totalnie nic. Jedyne znaczenie ma wówczas doświadczanie przyjemności kosztem innych. Ponieważ tylko osobniki najsilniejsze mogą spełniać to, co chcą, ponieważ jeżeli nie ma żadnego prawa i znaczenia i celu wyznaczonego dla każdej osoby na tym świecie, bez tego ten, kto ma taką możliwość, może sam sobie te cele ustanawiać, a człowiek ustanowi sobie takie cele, które są dla niego wygodne, dobre i przyjemne. Znaczy dobre w znaczeniu, że odpowiadają temu, co sprawia jemu przyjemność i daje satysfakcję. Więc rzeczywiście człowiek zachowuje się wówczas jak zwierzę, czasami nawet gorzej. A czasami nawet gorzej. Więc to, że mamy mózg, to niczego nie wskazuje, bo mózg, jeżeli nie ma Boga nad nami, jeżeli nie ma tego wymiaru transcendentnego, to wówczas nasz mózg jest niczym więcej jak papką jakichś substancji biochemicznych, w których zachodzą jakieś reakcje bioelektryczne, które determinują nasze zachowanie, determinują nasze myślenie. Tak naprawdę nie możemy nawet zaufać naszemu myśleniu, ponieważ ono jest zdeterminowane tymi reakcjami, czy bioelektroreakcjami. Nic więcej. I rzeczywiście wówczas możemy za panią Peszek zaśpiewać: leżę jak zwierzę. Leżę jak zwierzę. Niczym się nie różni. Niczym się nie różni. Pan nie prowadzi mnie. Chodzę gdzie chcę. Zwróćcie uwagę, to jest to, co mamy w Edenie. Bunt przeciwko Bogu. Człowiek jest autonomiczny. Człowiek jest autonomiczny. Autos, nomos, własne prawo, stanowi o własnym prawie człowiek. A nie ma żadnego prawa nade mną. To jest drugi komentarz, gdzieś widziałem też, związany z kwestiami wiary, religii, gdzie ktoś tam komentując powiedział, że ja wierzę w niebo nade mną, wierzę w człowieka i w prawo moralne we mnie.
Moje pytanie jest takie, jeżeli... Okej, inaczej może. Wiara w człowieka, czy wiara w to, co jest nade mną na niebie. Nie musimy wierzyć. Pismo Święte, objawienie Boże podaje nam, że wiara jest pewnością tych rzeczy, których nie widzimy. Hebrajczyków 11:1. Wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy. Jeżeli coś widzimy, to nie potrzebujemy pewności, która w postaci wiary, która jest darem Boga. My nie potrzebujemy tego. Ja codziennie obserwuję niebo nade mną. Bardzo lubię wieczorami patrzeć w niebo. Uważam, że mało ludzi patrzy w niebo. W to niebo oczywiście rozumiane fizycznie, tak? Czyli w przestrzeń, która jest wokół nas, nie nad nami, tylko wokół nas. Gdybyśmy się chcieli doczepić na przykład do takich sformułowań, to można było, tak? Ponieważ niebo nad nami jest swego rodzaju takim sformułowaniem, które jest bezzasadne, bo to zależy od punktu patrzenia i tak dalej. To może być niebo, które jest przed nami, tak? Ono jest wokół nas, bo to jest przestrzeń, która nas otacza. I tam są różnego rodzaju ciała niebieskie i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest piękne i cudowne. To wszystko jest piękne i cudowne. Ale ja to nie wierzę, bo to dla mnie... Ja nie muszę w to wierzyć, ja to widzę. Ja to widzę, ja to obserwuję. Więc wiara... Natomiast wiara w człowieka, kochani, no umówmy się, od wielu, wielu tysięcy lat, jak odkąd znamy historię człowieka, to wiara w człowieka jest totalnie bezzasadna. Bo człowiek notorycznie udowadnia, że pozbawiony rzeczywiście tej moralności, która jest darem, a jednocześnie zadaniem danym człowiekowi przez Twórcę, a potrafi dokonywać najstraszliwszych zbrodni. Zwróćcie uwagę choćby nawet na Hitlera i Stalina. I niech mi nikt nie mówi, że to są osoby wierzące. Tak, to są osoby religijne, ponieważ one tworzyły pewien kult i postępowały dokładnie według wzorców religijnych. Ale kult, który wykluczał transcendentnego Boga, który objawił się w Biblii. Całkowicie wykluczał. I zwróćcie uwagę, do czego doprowadzili ci ludzie. Do takiego pogromu ludzkości, do takiej rzezi ludzkości, jakiej świat nie widział wcześniej. Świat nie widział wcześniej takiego na taką skalę. Owszem, świat widział śmierć. Widział śmierć, widział wojny, okrutne wojny, często ludzie naprawdę ginęli, ale nie w takiej skali. To dopiero do tego doprowadzili ludzie, którzy całkowicie odrzucili Boga, którzy stwierdzili, tak jak pani Maria Peszek, że Pan nie jest moim pasterzem. Chodzę, gdzie chcę. Chodzę, gdzie chcę. Teraz oczywiście nie jest moim zadaniem wchodzenie w polemikę z panią Peszek, ma prawo wyznawać, co chce. Tylko chodzi mi o to, żebyśmy my jako wierzący ludzie przyjrzeli się dokładnie tego typu argumentom i zobaczyli, że tak naprawdę za tym wszystkim stoi to, o czym mówi Paweł Apostoł. W liście do Rzymian, to już niejednokrotnie żeśmy ten fragment poruszali i rozważali, ale może warto go ciągle przypominać, że to są wersety od 18 do 23. Gniew Boży z nieba objawia się przeciw wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy w niesprawiedliwości tłumią prawdę. I uwaga, dlatego, że to, co rozpoznawalne u Boga, czyli to, co można, po czym można Boga poznać, to po czym można poznać, że Bóg istnieje, jest dla nich jawne, czyli jest jawne dla każdego człowieka. Bóg im ukazał, czyli Bóg objawił prawdę o sobie, czyli na podstawie tej prawdy każdy człowiek może stwierdzić, tak, Bóg istnieje. I uwaga, jego niewidzialne bowiem od założenia świata w czynach pojmowane, to jest jego wieczna moc i boskość, są wyraźnie widziane, także są bez wymówki. To jest tekst dosłowny, znaczy takie tłumaczenie dosłowne. Czyli od założenia świata, to co niewidzialne, czyli czego nie możemy zobaczyć, jego wieczna moc i boskość są wyraźnie widzialne. Tak? Czyli nagle to, co niewidzialne, jest wyraźnie widzialne. Przez co? Przez to, co zostało stworzone. Przez to zostało stworzone. Bóg objawił się nam, Bóg, nie jesteśmy panteistami, my nie mówimy, że Bóg żyje i funkcjonuje w tym, czy Bóg jest tym, co stworzył. Nie, nie. Ale Bóg objawił swoją moc i boskość w tym, że stworzył. Wobec tego stworzenie, oglądając siebie nawet oglądając siebie, starając się zrozumieć samego siebie, powinien dostrzec człowiek, że nie jest wytworem przypadku, ale że jest tworem
boskim, że Bóg go stworzył. Dlatego, że dalej mówi Paweł, dlatego, że po poznaniu Boga nie oddali mu chwały, ani nie podziękowali jako Bogu. Czyli widząc to i rozumiejąc, bo to stało się jawne, te rzeczy stały się jawne przez stworzenie. Czyli przez to wszystko samo znaczy, kiedy patrzymy na stworzenie, na piękno stworzenia, na złożoność stworzenia, te rzeczy, prawda o Bogu, który to wszystko stworzył, staje się jawna. Ale człowiek, człowiek mimo tego poznania nie oddał chwały Bogu. Ani nie podziękował Bogu. Lecz w swoim powątpiewaniu stanie się niezdolny do poprawnego myślenia. Czyli człowiek zaczyna wątpić, ponieważ to, co niewidzialne, ukazuje się przez to, co widzialne, ale ponieważ dalej jest niewidzialne, więc człowiek poddaje pod wątpliwość istnienie tego, co niewidzialne. To nie istnieje, bo ja wierzę tylko i wyłącznie w niebo nade mną i w drugiego człowieka. Ale ponieważ Boga nie widzę, per se, to znaczy, że nie istnieje. Czyli poddaje pod wątpliwość istnienie Boga. Dlaczego? Dlatego, że i przez to wtedy, może raczej przez to, człowiek staje się niezdolny do poprawnego myślenia, tak jak mówi Księga Przysłów, że głupi w swoim sercu mówi, nie ma Boga. I zaciemniona została bezmyślność ich serca. Widzicie? To, co jest w nich najbardziej intymne, tam, gdzie jest umysł, tam, gdzie jest pamięć, tam, gdzie są uczucia, to zostaje zaciemnione. I uwaga, podając się za mądrych, stali się głupimi. Poczytajcie sobie na przykład wywody Dawkinsa. Zobaczycie, jak bardzo religijny jest ten człowiek. On się podaje za tak mądrego i oświeconego człowieka. To sięga praktycznie kultu religijnego, to co ten człowiek mówi. Podając się za mądrych, stali się głupimi. Zgłupimi, tak? Zamienili też chwałę nieśmiertelnego Boga na podobiznę obrazu śmiertelnego człowieka oraz ptaków, czworonogów i płazów. Nauka dzisiaj staje się obiektem kultu. To jest bardzo wyraźne. Mówimy, my wierzymy tylko w naukę. Co to znaczy wierzyć tylko w naukę? To nic nie znaczy. Jeżeli użyjesz słowa wiara, to za każdym razem zakładasz pewność rzeczy, których nie możesz dostrzec. Jeżeli wierzysz w naukę, to znaczy, że nie dowodzisz niczego empirycznie, tylko zakładasz, że ktoś zrobił coś w sposób właściwy. Nawet tego nie udowadniasz. Mimo to bardzo często ludzie mówią, ja wierzę tylko to, co udowodnione empirycznie. No to musisz w takim razie udowodnić to empirycznie. Bo jeżeli wierzysz, że ktoś coś zrobił, no to jest dalej wiara. Tak? Czyli nie widziałem, ale uznaję za pewnik, że ktoś dokonał właściwego pomiaru i właściwej analizy. To jest wiara, ale to nie jest pewnik. Więc jeżeli wychodzimy z punktu założenia, że tylko przy pomocy metody naukowej czy empirycznej jesteśmy w stanie cokolwiek sprawdzić, to wówczas przeczymy sami sobie. Tak de facto, zobaczcie, bo wiem też, że nie wiem czy dalej, ale wiem, że oglądali ten program też ateiści, bo nie chodzi mi teraz o obrazy nikogokolwiek. Tylko żebyśmy sobie zdali sprawę, że ateizm de facto nie ma podstaw naukowych. Żadnych. Żadnych. Jest to subiektywna reakcja człowieka na Boże objawienie. Od samego początku. Od samego początku. Niechęć i wybór tego, że człowiek postanawia iść własną drogą. I Bóg to szanuje. W tym znaczeniu szanuje, że pozwala nam to robić, tak? Nie powstrzymuje nikogo przed tym. Co nie zmienia faktu, że, jak mówi Paweł Apostoł, gniew Boży z nieba objawia się przeciwko takim ludziom, ponieważ są bezbożni i są niesprawiedliwi. I oddają chwałę bardziej sobie niż Bogu, tak? Tak w tej piosence. Chodzę własnymi drogami. Pan nie prowadzi mnie. Leżę jak zwierzę. Także nic mi nie braknie. Sama sobie wszystko zapewnię. Czy sam sobie wszystko zapewnię. Nie potrzebuję Bożej opatrzności. No właśnie. Tak, widać ewidentnie w tym wszystkim bardzo emocjonalne i subiektywne podejście do kwestii Boga i objawienia i tak dalej. Także nie ma tam naprawdę nic racjonalnego. Nic. W tego typu deklaracjach nie ma nic racjonalnego. Jest natomiast dużo subiektywizmu, dużo niechęci do Boga z różnych powodów i tak dalej, i tak dalej. No ale cóż, no cóż, nic na to nie poradzimy. Możemy się tylko modlić za tych ludzi i prosić, aby Bóg mocą swojego Ducha Świętego objawił im prawdę o sobie, o świecie, o,
o nich, o ich też celu i znaczeniu w tym świecie jako Bożego, jako Imago Dei, jako Bożego podobieństwa i obrazu. Ale to nie jest główny temat na dzisiaj, mianowicie chciałbym dzisiaj poruszyć kwestie, w sumie dwie kwestie, aczkolwiek one się zazębiają ze sobą. Ktoś podesłał mi, mówię ktoś, ponieważ ten ktoś się nie przedstawił, znam tylko imię, jeżeli ten ktoś ogląda, no to chętnie bym się poznał nawet via internet, oczywiście, ale to oczywiście zostawiam do rozważenia tej osobie, ale przesłał mi materiał z nauczania Fabiana Błaszkiewicza. Fabian Błaszkiewicz jest znaną osobą, bardzo znaną osobą w internetach i w środowiskach chrześcijańskich. Uchodzi za swego rodzaju biblijnego guru, no tak to można nazwać, bez żadnej jakiejś złej złośliwości z mojej strony, bo to nie chodzi o to, co Fabian myśli, a raczej co, jak ludzie go traktują. Ja miałem okazję poznać Fabiana osobiście, no już kilka lat temu. Wówczas była to dość taka nawet, rzekłbym, ważna dla mnie okazja, ponieważ, i mówię to szczerze, z ręką na sercu, ponieważ Fabian był osobą, która udzielała mi chrztu wiary, na podstawie wiary. I powiem szczerze, że kiedy słuchałem jego nauczań ze Starego Testamentu, a odsłuchałem je wszystkie, to naprawdę ten czas, kiedy słuchałem jego egzegezy biblijnej z tamtego okresu, no to naprawdę był bardzo dobry i bardzo owocny czas. Wiele głębokich treści, naprawdę super. Natomiast od jakiegoś czasu niestety, i stwierdzam to nie z jakąś, broń Boże, przyjemnością, a wręcz przeciwnie, widzę jakiś taki dziwny zwrot w taką, no też dziwną stronę trochę, jeśli chodzi o Fabiana, co osobiście powoduje też, że jakby no mniej mam do czynienia, coraz mniej, a w tym momencie praktycznie zero z jego już nauczaniami. Ale tutaj mi został, ale okej, okay, to nie chcę jakby zajmować się całością nauczeń teraz Fabiana, ponieważ są inne kanały, na których tam brano na warsztat różnego rodzaju jego wypowiedzi i tak dalej. Jeżeli ktoś ma ochotę, to sobie może znaleźć, one są dostępne w internecie, nie ma problemu najmniejszego. Ale tutaj zakładam, pewien brat, ponieważ tak się do mnie zwrócił, przysłał mi nauczanie, to jest bardzo długie nauczanie z listu do Kolosan, a więc ja nie bardzo mam czas na to, żeby spędzić 3 czy 4 godziny odsłuchując jedno nauczanie, ale ten brat zwrócił mi uwagę na dwa punkty tego nauczania, dając mi takie czasowe parametry, w których mogę znaleźć to, o co jemu chodziło, i rzeczywiście przyjrzałem się tym dwóm fragmentom i powiem szczerze, że no niestety miałem duży, duży niesmak po tym, co usłyszałem. Więc postanowiłem, ponieważ kwestie te dotyczą teologii reformowanej, definitywnie, stąd studium, chciałem te dwie rzeczy poruszyć, żebyśmy w sumie nawet wspólnie razem, jak oglądacie, i pokażę wam te fragmenty i oczywiście dam też link do całego nauczania, jeżeli ktoś będzie chciał odsłuchać całość nagrania Fabiana, to jak najbardziej, proszę bardzo, będzie mógł sam to zrobić i przemyśleć i odnieść się do tego samemu. Natomiast ja chcę zwrócić tylko uwagę na te dwa miejsca i obejrzymy wspólnie te fragmenty. Są dwa fragmenty i spróbujemy przeanalizować, co Fabian mówi i czy rzeczywiście to, co mówi, jest prawdą, a jeżeli nie jest prawdą, to może warto się zastanowić, dlaczego. Dlaczego nie jest prawdą?
albo dlaczego jest prawdą, tak? Bo myślę, że do tego dojdziemy wspólnie, razem oglądając. I najpierw pierwszy fragment chciałbym, żebyśmy obejrzeli. Wiesz, tak jak mówię, one się ze sobą łączą. One są w różnych miejscach tego nagrania czasowo, ale one się ze sobą łączą. I to jest pierwszy fragment. I masz ludzi, którzy twierdzą, że wyznają imię Jehowy czy imię Jezusa, którzy się w ogóle nie modlą do Jezusa czy do Jehowy, bo się za bardzo boją. Oni uważają, że to w ogóle coś tam się modlą, ale to jest wyraz czego? Jest wyraz posłuszeństwa. Zauważcie, jak wielu de facto świadków Jehowy, badaczy Pisma Świętego i tak dalej, de facto tak, oni niby się modlą, ale jak go przyciśniesz, to nie wie, kto to jest Bóg. Ojcze nasz. Odmawiam. Dlaczego? Pan Jezus tak kazał. I to, trzeba tak mówić, nie? Ale co ty wtedy mówisz Bogu? Jakby, no ja mu mówię, ale rozumiesz, on nie wie, a Bóg ci co na to odpowiada? On coś musi odpowiadać, on jest, wiesz, on jest suwerenny. Nie? I teraz nagle się okazuje, że masz wielu chrześcijan Biblii niewierzących, którzy twierdzą, że jeżeli są wyznawcami suwerenności Boga, do której dzisiaj jeszcze troszeczkę wrócimy, zwróćcie na to łaskawie uwagę, nie? To oni nie potrzebują, żeby Bóg im odpowiadał. Dlaczego? No bo w ich teologii Bóg suwerennie albo ci odpowie, albo nie. Może być chamem, on ma prawo. Rozumiesz? Ty masz do niego mówić, bo musisz. Ale on ci nie musi odpowiadać. Często przez lata. I teraz nie mając religii z Bogiem, oni uważają, że no taka jest sytuacja, to jest jego prawo. To on do mnie nie mówi, a nie, ja do niego mówię. A że go, ale nie słyszysz go. No nie, bo on najwyraźniej suwerenny Bóg. I wiecie, te całe wielkie, tak zwane wysokie teologie Kalwina w praktyce oznaczają, że ludzie żyją ogołoceni, żyją gorzej niż ateiści, bo oni przynajmniej się cieszą, że nie ma Boga. A oni wierzą, że jest Bóg i nie wiedzą, co on myśli o nich. Bo nie mają żadnej relacji z nim, nie? Taką mają teologię i ta teologia wpływa potem na konkretnie na ich relacje z żywym Bogiem. Ja wiem, że nie są nowonarodzeni czy coś, nie? Mówię o ich konkretnej praktyce. Okej, mam nadzieję, że to słyszeliście wszyscy dokładnie. Bardzo dziwną rzeczą jest na początek, że Fabian miesza dwie zupełnie oddzielne kategorie. Miesza ze sobą, słyszeliście, wyznawców Jehowy, świadków Jehowy, tak? Wszystko jest na zasadzie posłuszeństwa. Komu? No wiadomo, że świadkowie Jehowy mają organizację, której są winni posłuszeństwu. Okej? Okay? W porządku. Ale miesza dwie kategorie zupełnie. Miesza świadków Jehowy, którzy są w posłuszeństwie organizacji oraz Biblii niewierzącej, jak sam powiedział. Przecież w jego ustach to brzmi trochę jak taki oksymoron. Biblijnie wierzący, ale nie mający relacji z Chrystusem. A biblijnie wierzący chrześcijan ma na myśli oczywiście kalwinistów tutaj, tak? Bo tu ewidentnie odnosi się do tak, to, co nazywa wysokie albo wielkie teologie Kalwina. I jednocześnie wszystkie te dwie kategorie wrzuca do jednego wora, miesza i mówi, widzicie, oni nie mają żadnej relacji z Chrystusem. Taką mają teologię kalwińską na przykład, taką samą jak Jehowi, że oni nie mają relacji z Chrystusem, że oni nie mają relacji z Bogiem. Dlaczego? Oni nie wiedzą, co Bóg o nich myśli. Jeżeli ktoś pretenduje do rangi nauczyciela biblijnego, to wie doskonale, że Biblia poucza i naucza, że o tych, których Bóg wybrał i powołał do zbawienia, ma dobre myśli. I ja nie potrzebuję, żeby mnie Bóg codziennie zapewniał o tym, że ma o mnie dobre myśli, ponieważ to mi powiedział raz, a dobrze w swoim słowie. I ja w to wierzę. I ja nie muszę być zapewniany codziennie o tym, że Bóg ma o mnie dobre myśli. A może jutro będzie miał złe myśli, a może pojutrze będzie miał jeszcze gorsze myśli. O czym my w ogóle mówimy tutaj? O czym my mówimy tutaj? Co znaczy w ogóle, że Bóg odpowiada? Może warto by było zdefiniować. Ja wiem, że Fabian poszedł bardzo mocno i jest bardzo mocno osadzony w nurcie charyzmatycznym. Bardzo mocno osadzony w nurcie charyzmatycznym, gdzie człowiek musi być ciągle zapewniany przez Boga o czymś tam. Cały czas zapewniany przez Boga o czymś tam. Bo inaczej co? Bo inaczej nie mamy obietnic Bożych, nie mamy pewności? Musimy dzień w dzień słyszeć głos Boga, który zapewnia nas, tak, kocham Cię, bo inaczej nie mam pewności? Czyli boję się, że Bóg się zmieni? Może warto by było zdefiniować, co to znaczy słyszeć Boga, co znaczy, że Bóg mi odpowiada. Bo kochani, ja w swoim życiu doświadczyłem wielu odpowiedzi ze strony Boga i cały czas doświadczam.
I niekoniecznie to muszą być, wiecie, słowa szeptane mi do ucha. Po czym ja będę paradował, mówią, Bóg mi powiedział, że... Nie. Natomiast doświadczałem wielu cudów, takich cudów, wiecie, nie w znaczeniu, że jak apostołowie czynili, ale prostych i jasnych odpowiedzi na te modlitwy. Nagle nasze modlitwy, moje czy nasze wspólne, czy z małżonką, czy z kościołem, zanosimy za kogoś, za nas, za innych i nagle patrzymy, jak w jakiś cudowny sposób rzeczy się zaczynają układać ze sobą, jak puzzle, które nagle są ze sobą spasowane i nagle wyłania się z nich piękny obraz. Jeżeli to jest odpowiedź Boga, to tak. Ale jeżeli mówimy o odpowiedzi Boga, że Bóg coś do mnie mówi codziennie i zapewnia mnie o czymś, to nie, bo ja nie potrzebuję takich odpowiedzi. Bóg o tym doskonale wie, że my nie potrzebujemy o tym odpowiedzi, ponieważ my mamy wierzyć w to, że to, co powiedział raz, to wystarczy. Chcę wam przeczytać, kochani, słowa bardzo znanej osoby, George'a Whitefielda. Jest to XVIII-wieczny kaznodzieja, współpracownik Johna i Charlesa Wesleyów, człowiek, który był jedną z centralnych postaci wielkiego i pierwszego przebudzenia na kontynencie amerykańskim oraz w Wielkiej Brytanii, w Królestwie Anglii wtedy, który był notabene kalwinistą. Tak, czyli wierzył w te wysokie, wielkie teologie Kalwina. Pozwólcie, że wam przeczytam to, co on napisał właśnie a propos tego odpowiadania Boga. Po drugie, pisze Whitefield, postaram się teraz udowodnić, że Duch Święty jest powszechnym przywilejem dla wszystkich wierzących. Nie chciałbym jednak w tym miejscu być zrozumiany, że to, co nazywamy otrzymaniem Ducha Świętego, jest tym, co umożliwia nam dokonywanie cudów lub znaków. Czyli sobie Whitefield pisze, że to nie jest to samo. To nie jest to samo. Chciałbym pozwolić jednak naszym przeciwnikom udawać, że są natchnieni w tym znaczeniu, że są mądrzejsi ponad to, co jest napisane. No bo do tego to prowadzi. Jeżeli przyjmujemy założenie, że teraz Duch Święty nam coś ciągle objawia, to znaczy, że objawia nam ponad pismo, które otrzymaliśmy. Nie da się raczej wykazać, pisze dalej Whitefield, aby poza czasem, kiedy miało być ustanowione nowe objawienie, tak jak wtedy, gdy pierwszy raz przekazane były prawa mojżeszowe czy Ewangelia, Bóg kiedykolwiek działał w taki sam niezwykły sposób. I to jest prawda. Jeśli o mnie chodzi, to nie mogę nie powątpiewać w ducha tych, którzy nalegają na to, by cuda działy się również teraz. Teraz, gdy świat staje się w najlepszym przypadku nominalnie chrześcijański, niepotrzebne są cuda do oglądania. Natomiast potrzebna jest wewnętrzna współpraca Ducha Świętego ze Słowem, aby udowodnić, że Jezus jest tym Mesjaszem, który miał przyjść na świat. To są słowa człowieka, który stał za pierwszym wielkim przebudzeniem chrześcijańskim w Stanach Zjednoczonych i w Anglii. Druga sprawa. A Fabian wydaje się nie znać i nie rozumieć tego, czym jest reformowana nauka o suwerenności Boga. W ogóle czym jest nauka o suwerenności Boga. Dlatego, że dla niego suwerenność Boga to jest zdolność Boga do chamskiego zachowywania się w stosunku do tych, którzy się do niego modlą. Kto tak pojmuje naukę o suwerenności? Nie mam pojęcia, poza Fabianem nie mam pojęcia. Kto? Naprawdę. Kalwin w swojej wysokiej teologii nie widział możliwości nawet separacji między wiedzą o Bogu a o człowieku. Tak, nie widział możliwości. Jedna wynikała z drugiej. Dla niego to było nierozłączne. Czym jest Boża suwerenność? Tak naprawdę w ujęciu na przykład teologii reformowanej. To jest nauka o relacji między Bogiem a człowiekiem. To nie jest zdolność do ignorowania modlących się. A, nie odpowiem wam, może za 20 lat. Słucham? Proszę mi pokazać jedno dzieło, jedno kazanie, jedną książkę kogokolwiek z osób spośród teologów reformowanych, który mówi w taki sposób. Jedno. Fabian tu używa jakiejś swoistej hiperboli, żeby tylko jeszcze dalej trząsać tym workiem, do którego wrzucił dwie kategorie ludzi.
W życiu świadków Jehowy, ateistów i co gorsza jeszcze kalwinistów. Bo kalwiniści są w ogóle gorsi niż ateiści. Bo ci się cieszą, ale my nie mamy żadnej pociechy w Bogu. Czyli innymi słowy, my musimy mieć ciągłe zapewnienie ze strony Boga o tym, że jesteśmy coś warci. Bo Jego słowo nam nie wystarcza, tak? Jego słowo nam nie wystarczy do tego, żebyśmy się radowali. Musimy mieć ciągłe zapewnianie Boga o tym, że mamy się radować. Kochani, nauka o suwerenności Boga wynika choćby z takich fragmentów biblijnych jak Efezjan 1:11, gdzie Paweł apostoł wyraźnie mówi, i to czy czytamy to po grecku, czy po polsku, czy po łacinie, nie ma to znaczenia. Wyraźnie mówi, że Bóg czyni wszystko. I kochani, mamy na myśli trójjedynego Boga. Nie mamy na myśli Boga Ojca. Bez Jezusa Chrystusa. Tylko mamy na myśli trójosobowego Boga. Jahwe, tak? Jahwe Echad, Boga jednego, jedynego, który czyni wszystko według rady kata, ten bulen, ton telematos autu, według rady swojej woli. To jest nauka o suwerenności Boga, który czyni wszystko. Co się wymyka ze słowa wszystko? Proszę mi powiedzieć, bez żadnego kontekstu tutaj, gdzie kontekst w żaden sposób nie limituje wszystko do jakiejś kategorii, tylko mówi, że Bóg działa wszystko według władzy swojej woli. To jest nauka o suwerenności Boga. Nie ma to nic wspólnego z tym, że my się modlimy, a Bóg nam nie odpowiada. Absolutnie nic wspólnego. Nic. Ja nie wiem, skąd się wzięły u Fabiana Błaszkiewicza tego typu w ogóle nawet myśli. Są dwie możliwości. Albo Fabian nie wie, o czym mówi i tak naprawdę tylko udaje, że wie, o czym mówi, co dobrze nie świadczy. Albo robi to specjalnie, żeby zohydzić ludziom teologię reformowaną. Nie podejrzewam go o to drugie. Mam nadzieję, że to nie chodzi o to drugie. Modlę się, żeby nie chodziło o to drugie. Już wolę, żeby to było to pierwsze. Ale są tylko dwie możliwości. Jedna albo druga. Mówi, ja nie twierdzę, że oni nie są nowonarodzeni, ale są pozbawieni relacji z Bogiem. W którym miejscu? Jeżeli ktoś jest nowonarodzony, to nowonarodzenie zakłada relację z Bogiem. Bóg zna tych, których wybrał. A w Piśmie Świętym to, że Bóg kogoś zna, zakłada relację z tym człowiekiem. Bo to Bóg inicjuje relację, nie my. Jezus mówi, nie wyście mnie umiłowali, ale ja was umiłowałem. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Zawsze inicjatywa jest po stronie Boga. To nie my się pakujemy do relacji z Bogiem, tylko Bóg nas bierze i wprowadza do relacji z Nim samym. Więc jeżeli jesteśmy nowonarodzeni, to z automatu jesteśmy w relacji z Bogiem. Nasza relacja może przechodzić góry i doliny, tak? Jak u każdego. Dobre dni i gorsze dni. Choćbym szedł przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę. Ty, Panie, jesteś ze mną. Twoja laska i twój pasterski są moją pociechą. Pan Bóg zawsze jest z nami. Nawet jeżeli przechodzimy przez takie okresy ciemnych dolin. To nie ma znaczenia. Chciałbym wam, kochani, natomiast przeczytać fragmenty. W sumie takie dwa fragmenty z książki Johna Bunyana. John Bunyan. Wszyscy prawie go znają. John Bunyan. Wędrówka pielgrzyma. Tak? Znamy to? Kochani, John Bunyan był purytaninem. A dokładnie rzecz biorąc baptystą. Będąc purytaninem, był kalwinistą. Wierzył w wysokie teologię Kalwina. Napisał książkę, zresztą ta książka jest wydana. W sumie to są dwa albo trzy dzieła połączone razem w książkę pod tytułem Modlitwa. Wydane nakładem Stowarzyszenia Horn. Polecam. Bo ta książka bardzo otwiera oczy na modlitwę. Czym jest prawda modlitwa? John Bunyan napisał to w więzieniu. Siedział 12 lat w więzieniu
za to, że nie chciał się podporządkować narzuconym formom religijnym. Za to siedział 12 lat w więzieniu, gdzie zostawił żonę bez środków do życia, córeczka mu umarła w międzyczasie i tak dalej. 12 lat. I nie mówimy o współczesnym więzieniu norweskim, gdzie zbrodniarz dostaje PS3 czy PS4. Tylko mówimy o 17-wiecznych cytadelach. I John Bunyan napisał tak. Jednakże nie każdy, kto wymienia imię Chrystusa w modlitwie, prawdziwie i skutecznie modli się do Boga w imieniu Chrystusa lub poprzez Niego. Owo przyjście do Boga poprzez Chrystusa stanowi najtrudniejszą część modlitwy. Ktoś mógłby być świadomy swojego położenia i szczerze pragnąć miłosierdzia, a jednak nie byłby w stanie przyjść do Boga poprzez Chrystusa. Człowiek, który przychodzi do Boga poprzez Chrystusa, musi przede wszystkim Go znać. Relacja. Relacja. Czyli innymi słowy, Bunyan mówi, człowiek, który przychodzi do Boga przez Chrystusa, musi znać Chrystusa, musi być z Nim w relacji. To są słowa kalwinisty. I tutaj cytuję Bunyan Hebrajczyków 11:6. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje. Dlatego też ten, który chciałby przyjść do Boga poprzez Chrystusa, musi mieć możliwość poznania Chrystusa. Jak powiedział Mojżesz, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał. Druga Mojżeszowa, czyli Księga Wyjścia 33:13. To jest jeden fragment. A drugi fragment, w nim Bunyan mówi w ten sposób. To jest jakby wątpliwość i potem odpowiedź na tą wątpliwość. Wątpliwość jest taka, ale niczego nie odczuwam. W związku z tym, idąc za Twoją argumentacją, nie powinienem się modlić. Czyli innymi słowy, jeżeli niczego nie czuję na modlitwie, to nie powinienem się modlić w takim razie. Tak, nic nie odczuwam, Bóg mi nie odpowiada. I odpowiedź jest taka ze strony Bunyana na taką wątpliwość. Nawet jeśli nieszczęśliwie znajdujesz się w stanie nieczułości, czyli niczego nie odczuwasz, kiedy się modlisz, taka jest taka pustka, do pewnego stopnia, to nie możesz jednak narzekać na tę nieczułość, bo masz chociaż poczucie nieczułości. Czyli wiesz, tak, rozumiesz, pojmujesz. Pisze dalej Bunyan, odczuwasz zatem, że czegoś potrzebujesz, więc się módl. I tu cytuję z Łukasza 8:9 i pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo. Czyli mamy, jeżeli nie rozumiemy, nie pojmujemy, nie odczuwamy niczego, nie doświadczamy niczego, prosta rada Bunyana, to się módl. To się módl. A skoro jesteś świadomy własnej nieczułości, to módl się o to, by Bóg uczynił cię czułym na wszystko, na co obecnie twoje serce jest nieczułe. Tak robili zazwyczaj święci mężowie Boży. A do tego dołączona jest obietnica. Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Jeremiasz 33:3. To jest wszystko, na co nie jesteś wyczulony. Czyli zgodnie z obietnicą Bożą. Bóg, tak jak Jeremiaszowi, tak wszystkim obiecuje, którzy do Niego przychodzą. Wołaj do mnie, odpowiem ci. Żadna modlitwa nie pozostaje bez odpowiedzi. Oni modlą się, ale nie oczekują odpowiedzi. Każdy, kto się modli, oczekuje odpowiedzi, drogi Fabianie. Każdy. I to, że ktoś jest kalwinistą, nie zmienia niczego. Niczego. Myślę, że nawet Świadkowie Jehowy, kiedy się modlą, oczekują odpowiedzi. Może nie są w relacji z Chrystusem. Ich modlitwa nie idzie właściwym kanałem. I dlatego dalej mówi tutaj Bunyan, dopilnuj, aby twoje serce szło do Boga razem z twoimi ustami. Niech twoje usta nie idą dalej niż tam, dokąd chcesz doprowadzić razem z nimi twoje serce. Dawid wznosił swoje serce i duszę do Pana. A dopóki serce nie idzie za ludzkimi ustami, dopóty jest to wyłącznie zwykła gadanina. I uwaga, i pomimo tego, że Bóg przyjmuje cielce płynące z ust, to jednak usta bez serca pokazują nie tylko naszą nieczułość, ale nawet brak poczucia nieczułości. Dlatego też, jeśli pragniesz modlić się do Boga, dopilnuj, żeby brało w tym udział twoje serce. To jest kalwinista, który pisze. Czy w tym tekście słychać choćby odrobinę tego, że Bóg jest suwerenny i nie musi ci odpowiadać?
chociażby odrobinę tego poczucia, o którym mówi Fabian i przypisuje to ludziom, którzy wyznają teologię reformowaną. Chociaż odrobinę. To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. I jeszcze jeden filmik, kochani. Jeszcze jeden filmik z Fabianem Błaszkiewiczem. Okej? Okay? Żadna koncepcja nie ma usprawiedliwienia, dlaczego Chrystus w ramach tej koncepcji nie jest w centrum, nawet gdyby ta koncepcja tyczyła się Boga samego w sobie. Na przykład Boga Ojca. Nie? Ja już mówiłem dzisiaj o teologii suwerenności Boga, ale jak się jej dobrze przyjrzycie w oryginalnej kalwińskiej wersji i później rozwinięciach tej teologii, zawsze zauważycie, że to jest teologia, która usuwa Chrystusa z centrum, ponieważ mówi, Ojciec jest ważniejszy. I teraz powiedzcie, no, sami powiecie, a nie jest ważniejszy? Przecież Jezus sam powiedział, Ojciec jest większy ode mnie. Wszystko to się zgadza. Jeszcze raz, ale sprawdźcie wyraźnie. Nie? Teraz sobie to jeszcze więcej jakby udowodnimy biblijnie, ale chodzi mi o to, że jeżeli Chrystusa nie ma w centrum, to co się wtedy dzieje? Bo usuwa go Bóg, który nagle jest w centrum, to możesz mieć pewność, że ten Bóg nie jest Bogiem. Od razu ci to mówię. Po prostu. Rozumiesz? Ponieważ zasada, że Chrystus jest w centrum, jest zasadą rzeczywistości, w której my żyjemy, ale którą też Bóg tak ustanowił, że On chce, będąc większym od Chrystusa, żeby On był w centrum raczej niż Ojciec. Okej. Czyli teza, jaką stawia tutaj Fabian Błaszkiewicz, jest: reformowana teologia w nauczaniu o suwerenności usuwa Chrystusa z centrum. Fabian woła, przypatrzcie się. Zwyczaj jak ktoś woła, przypatrzcie się. Jak się przyjrzycie dobrze, to zobaczycie. To wiem i tak, że nikt z tych ludzi tego nie zrobi. Dlaczego? Dlatego, że większość z tych ludzi uważa Fabiana za guru. Wobec tego, no skoro to powiedział, sprawa zamknięta, tak? Fabian locuta causa finita. Tak jak znacie to słynne katolickie powiedzenie, Roma locuta causa finita. Tak, Rzym powiedział, sprawa zamknięta. Tak tutaj, Fabian locuta causa finita. Dla wielu ludzi. Ale my odpowiemy na wezwanie Fabiana i się przyjrzymy. Tak? Przyjrzymy się tej kalwińskiej teologii suwerenności. Wiecie, ciężko jest mówić o jakiejkolwiek kalwińskiej teologii suwerenności, ponieważ teologia suwerenności jest biblijna. I ona wynika z Biblii. Ale ona w żaden sposób nie eliminuje Chrystusa z centrum. W żaden sposób. Nigdzie. I gdyby Fabian Błaszkiewicz dobrze się przyjrzał, gdyby Fabian Błaszkiewicz zechciał przeczytać dzieła Edwardsa, B.B. Warfielda, Pinka, czy choćby nawet instytuty Kalwina, to by zobaczył, że nigdzie, przenigdzie Chrystus nie jest usunięty z centrum. Że nie mówimy o jakimś tam Bogu i nie utożsamiamy Boga tylko z Bogiem Ojcem. Kiedy teologia reformowana mówi o suwerenności Boga, czy w ogóle jest mowa o suwerenności Boga, to mamy na myśli trójosobowego Boga, który działa ze sobą. Chrystus współdziała ze swoim Ojcem w harmonii, w pełnej harmonii. Chrystus został ustanowiony, zanim świat powstał, do tego, do czego został ustanowiony. Jest to Stwórca i Zbawca. I w ten sposób na Niego patrzymy. Cały Stary Testament, cała teologia przymierzy wskazuje na Chrystusa do przodu, a cały Nowy Testament wskazuje do Niego trochę do tyłu, jednocześnie wskazując naszą przyszłość. Chrystus jest centrum wszystkiego. Od początku do końca. I nigdzie, nigdzie, przenigdzie teologia reformowana, ani w ogóle ktoś, kto wierzy w suwerenność Boga, nie powie, że my teraz ustanawiamy władzę Boga kosztem pozycji Chrystusa w centrum. Dlatego, że pozycja Chrystusa jest wynikiem suwerennej woli Boga.
To suwerenna wola Boga, suwerennego Boga, trójosobowego, postawiła Chrystusa w takim miejscu, w jakim stoi i nikt nie ma prawa go ruszyć. Nikt. I nikt go nie rusza, chyba że wyobraźnia niektórych ludzi, którzy nie wiedzą, o czym mówią. Przypisując to innym ludziom, innym chrześcijanom, o których nie mają bladego pojęcia. Suwerenność Boga dotyczy Jego relacji do Jego stworzenia. I w tym wszystkim Chrystus zajmuje centralne miejsce. Nic nie usuwa Chrystusa z centrum. Nic. I mówienie, jak się przyjrzycie tej teologii, to zobaczycie, że tam Chrystus został usunięty, że kosztem Chrystusa jest wyniesiony Bóg. Słucham? Dowody. Dowody. Konkretne teksty, poproszę konkretne teksty, konkretne fragmenty, osadzone kontekstowo, autorów, dzieła. Poproszę dowody. Bo łatwo jest rzucić hasło, wiedząc, że ma się wokół siebie grupkę czcicieli. Ale podać konkretne dowody. Konkretne miejsca, które wskazują, proszę bardzo, dla ułatwienia, choćby nawet Arthur Pink. Nie trzeba daleko szukać. Cała książka, Suwerenność Boga. Proszę na podstawie choćby Artura Pinka, Suwerenności Boga, pokazać mi, w którym miejscu Jezus, Chrystus jest wyeliminowany ze swojego miejsca, które zajmuje w Bożym objawieniu. W którym miejscu? Wiecie, kochani, można rzucać różne oskarżenia, ale kiedy nie podajemy dowodów, to de facto świadczymy tylko i wyłącznie o sobie. Tylko i wyłącznie o sobie. Pozwólcie, że zacytuję wam fragmenty najpierw z Jana Kalwina, Istota religii chrześcijańskiej, w którym Kalwin pisze tak. Należy wyciągnąć wniosek z niniejszego wywodu, że prawo nie zostało dane po około 400 latach po śmierci Abrahama po to, aby odwieść naród wybrany od Chrystusa, ale po to, żeby utrzymać go w stanie oczekiwania aż do jego przyjścia. To jest z fragmentu, który mówi o Starym Testamencie. Innymi słowy, dla Kalwina jest jasnym, że cały Stary Testament wskazuje na Chrystusa. Że Stary Testament został dany po to, aby wskazywać na Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus jest centralną postacią wszystkiego. I dalej Jan Kalwin w tejże istocie religii chrześcijańskiej pisze tak. Stanie się jeszcze jaśniejsze, jeśli rozważymy, jak niezwykłe było to, co miał na siebie wziąć pośrednik, mowa oczywiście o Chrystusie, żeby przywrócić nas do Bożej łaski, z synów ludzkich zrobić synów Bożych, z dziedziców piekła uczynić dziedziców Królestwa Niebiańskiego. Któż był w stanie tego dokonać? Jeśli nie Syn Boży, który stał się Synem Człowieczym, przyjął to, co jest nasze, by nam dać to, co jest Jego? To, co było z Jego natury, uczynił naszym przez łaskę. Szczerze ufamy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ponieważ rodzony Syn Boży wziął na siebie ciało z naszego ciała, mięśnie z naszych mięśni, kości z naszych kości, aby stać się taki jak my. Nie wzdragał się przed tym, by przyjąć to, co było właściwe nam, by i do nas należało to, co sam miał właściwego sobie. Stąd owo święte braterstwo, na które zwracał uwagę swoimi ustami, kiedy mówił, wstępuję do mego Ojca i waszego Ojca i do mego Boga i waszego Boga. Czy potrzeba dowodu na bardziej chrystocentryczny tekst, jeśli chodzi o teologię Kalwina? Wszystko ma sens tylko i wyłącznie w perspektywie Chrystusa. Nic nie ma sensu bez Niego. Jak bardziej jeszcze można postawić Chrystusa w centrum? Ano można.
I zrobił to znowuż Kalwin. Tym razem w komentarzu do Rzymian 1:3. Pisze tak. Cała Ewangelia zawiera się w Chrystusie. Odejść, uwaga, choćby o jeden krok od Chrystusa oznacza rezygnację z Ewangelii. Nawet Kalwin nie mówi, że odejście nie wiadomo jakie. Jeden krok odsuwasz się od Chrystusa, rezygnujesz z Ewangelii. Ponieważ Chrystus jest żywym i objawionym obrazem Ojca. Nie powinno to nikogo zaskoczyć, że to On sam jest ustanowiony wobec nas, uwaga, jako przedmiot i centrum całej naszej wiary. Powtórzyć? Może powtórzę. Nie powinno nikogo zaskoczyć, że to On sam jest ustanowiony wobec nas jako przedmiot i centrum całej naszej wiary. Ciekawie brzmi stwierdzenie Fabiana w świetle tego, tak? Wysoka kalwińska teologia, ta nauka o suwerenności, ona usuwa Chrystusa z centrum. Kto mówi prawdę? Fabian? Czy Kalwin? Wiecie, wystarczy trochę pogrzebać. Naprawdę wystarczy trochę pogrzebać. To nie kosztuje naprawdę wiele czasu. Tylko trzeba zechcieć sprawdzić. Jeżeli, kochani, jeżeli wasz nauczyciel, nie wiem, mówię wasz w znaczeniu, że jeżeli ktoś z was ogląda Fabiana Błaszkiewicza, jeżeli wasz nauczyciel mówi wam, przypatrzcie się, zobaczcie, to zróbcie to. To weźcie to do serca. Zróbcie to. Przypatrzcie się, czy mówi prawdę. Bo wielokrotnie czasami, wiecie, nauczyciele tak zwani mają to do siebie, że oni stoją i mówią, zwróćcie uwagę, sprawdźcie mnie. Oczywiście założenie jest takie, nikt nie sprawdza. Nikt nie sprawdza. Dlaczego? Bo ten święty mąż Boży, locuta causa finita, on powiedział, sprawa zamknięta. Tak, ja już nie muszę niczego sprawdzać, on mówi na pewno prawdę. To sprawdźcie. To sprawdźcie. Czy rzeczywiście mówi prawdę. Jeżeli ktoś stawia ciężkie oskarżenie, bardzo ciężkie oskarżenie, w kierunku ludzi, którzy, dzięki którym reformacja rozeszła się po całym świecie. Jeżeli ktoś stawia tak ciężkie oskarżenie wobec ludzi, którzy byli po nich, którzy kontynuowali ich dzieło, to warto sprawdzić to oskarżenie, czy rzeczywiście ono jest zasadne. A i sam nauczyciel, który rzuca to oskarżenie, powinien raczej dać dowody na to. A nie na zasadzie, ja powiedziałem, to na pewno prawda. Bo ja tak uważam. Nigdzie ani Kalwin, ani teologia reformowana nie usunęła, ani teologia suwerenności Boga nie usunęła Chrystusa z jego centrum, a wręcz odwrotnie. A wręcz odwrotnie. Chrystus jest jedynym, który sprawia wszystko. Jedynym, który sprawia wszystko. John Bunyan, wspomniany już przeze mnie i cytowany przeze mnie. Jeszcze ostatni cytat przytoczę wam. To jest również z dzieła Buniana. Cytuję to za to Lelegę. To możecie znaleźć, jest taka książka Purytanii, tam są dzieła różnych Purytan, też możecie znaleźć ten fragment. John Bunyan pisze tak. Teraz opadły kajdany z mych nóg. Zostałem uwolniony od moich udręk i łańcuchów. Również moje pokusy znikły. Udałem się do domu, radując się łaską i miłością Bożą. Wspominam swoje nawrócenie. Przez pewien czas doświadczałem wielkiej słodyczy pokoju z Bogiem przez Chrystusa. I teraz uwaga. O Chrystus, Chrystus. Przed oczami miałem stale Chrystusa. Zacząłem dostrzegać Chrystusa nie tylko w dobrodziejstwach otrzymanych od Niego, jak na przykład w Jego krwi, śmierci, zmartwychwstaniu, ale ujrzałem Go całego jako Chrystusa. Wspaniałe było zobaczyć Jego wywyższenie, także wartość oraz przemożną siłę wszystkich Jego dobrodziejstw, ponieważ teraz mogłem spoglądać na Niego. Mogłem uznać, że wszystkie łaski Boże, które teraz zazieleniły się we mnie, były tylko połamanymi szelongami, czteropensówkami i półpensówkami, które bogaci ludzie noszą w portfelach, pozostawiając swe złoto w kufrze w domu. Zobaczyłem, że moje złoto znajduje się w moim kufrze w domu, w Chrystusie, moim Panu. Teraz wszystkim był
Chrystus. John Bunyan, purytanin, kalwinista, zwolennik suwerenności Boga. Wszystkim był Chrystus. Kalwin, Chrystus ustanowiony jako przedmiot i centrum całej naszej wiary. Gdzie tu jest, pytam się, usunięcie Chrystusa z centrum? W którym miejscu? W którym miejscu? Przyjrzeliśmy się. Pokrótce, ale przyjrzeliśmy się. W którym miejscu? Łatwo jest rzucać oskarżenia. Bardzo łatwo jest rzucać oskarżenia. Ale kiedy się rzuca oskarżenia tego typu, kiedy się rzuca ludzi do wora razem ze świadkami Jehowy, ateistami, nawet czyni się ich gorszymi od ateistów, to warto może byłoby jednak udowodnić. Warto by było jednak udowodnić swoją tezę. A nie tylko rzucić na stół i powiedzieć, o, wierzcie, bo taka jest na pewno prawda, bo ja to powiedziałem. No smutne, naprawdę smutne, bardzo smutne, że Fabian Boszkiewicz, człowiek, który ma, muszę przyznać, bardzo dużą wiedzę biblijną, tak? Potrafi w sposób też zręczny wyjaśniać Słowo Boże i lata temu wniósł też i wielkie bogactwo do mojego życia. Dzisiaj mówi tego typu rzeczy. Dla mnie jest to smutne, tak? Ponieważ stawia mnie to w takiej sytuacji, że muszę stanąć wobec prawdy i powiedzieć, Fabianie, no niestety, mijasz się z prawdą. Czego wolałbym nie robić, bo mówię jeszcze raz, uważam, że Fabian ma bardzo dużo dobrych rzeczy, które mówił i wnosił bogactwo też w pewnym okresie mojego życia, również właśnie do mojego życia też, poprzez swoje nauczania, choćby ze Starego Testamentu. Dlatego no, jest to taka no, niezbyt komfortowa też dla mnie sytuacja, no, ale niestety, no, jeżeli ktoś stawia pewne tezy, to warto było, żeby udowodnił, ale też musi się liczyć z tym, że taka skromna osoba jak ja może jednak się z tym nie zgodzić i pokazać, że się myli w tym względzie i to bardzo mocno się myli. No ale cóż, okej. Okay. Zostawmy tą sprawę, to tyle na dzisiaj. Sami ją rozważcie, przesłuchajcie, wrzucę link do nauczania Fabiana w opisie, będziecie mogli sobie tam posłuchać, zobaczyć, jak ktoś ma czas na całe tam prawie 4 godziny, to proszę bardzo, jeżeli nie, no to tylko te fragmenty, jeżeli chcecie. Najlepiej, jeżeli sami to wszystko też, kochani, którzy to oglądacie, sami to wszystko sprawdzicie, tak? Fabian woła, sprawdźcie, ja też mówię, sprawdźcie. Sami sprawdźcie. Poszukajcie, poczytajcie, naprawdę. Nie jest tak trudno znaleźć różnego rodzaju dokumenty, różnego rodzaju dzieła i tak dalej, które wyraźnie wskazują na to, w jaki sposób teolodzy reformowani, a wraz z nimi ci wszyscy, którzy wyznają teologię reformowaną, odnoszą się do Chrystusa, odnoszą się, rozumieją suwerenność Boga, jaką mogą mieć relację, do jakiej relacji są wzywani i tak dalej z Bogiem. No jest... Możecie sami zobaczyć i sami ocenić. Okej, to tyle, jeśli chodzi o te kwestie. A kochani, jeszcze jedna rzecz na sam koniec. Strasznie nie lubię tego typu rzeczy robić i mam nadzieję, że pierwszy, ostatni raz. Być może, nie wiem, mam nadzieję. Otóż, kochani, no niestety potrzeba jest taka, że używamy sprzętów do nagrywania tego programu od już no, 2 lat. A sprzęty, które no, mieliśmy, niestety zaczynają nas zawodzić i nie wiemy, jak długo one będą jeszcze działały i jak długo będziemy w stanie nagrywać ten program. Dlatego też postanowiliśmy uruchomić zrzutkę. Znaczy no, na serwisie zrzutka.pl, tak? Uruchomić, jak to się nazywa? Taki fundusz zrzutka, no jak to nazwać? Jeżeli zechcecie nas wesprzeć w zakupie nowego sprzętu i nagrywającego i tak dalej, żebyśmy mogli kontynuować, jeżeli chcecie oczywiście, tak, bo nie jest to jakby przymus, ale też jakby losy tego programu oddajemy w wasze ręce, tak, oglądających.
Więc jeżeli zechcecie nas wspomóc, link będzie w opisie, tak, do zrzutki. Będzie też na naszej stronie na Facebooku i na stronie zboru. Ja też na mojej osobistej, jeżeli będziecie chcieli, to wrzucę. Czy ktoś będzie chciał, to wrzucę. A tak samo, jeżeli będziecie chcieli nas pomóc, żebyśmy mogli osiągnąć ten cel i dokonać zakupu tych sprzętów, to zrobimy, tak? Natomiast jeżeli nie, no to wola Boża. W każdym razie jakby losy tego programu zostawiamy w waszych rękach, tak? Jeżeli chcecie, jeżeli czujecie wewnętrzny głos w waszym sercu, takie uczucie, poczucie, że chcecie nas pomóc, to wspomóżcie, tak? Oczywiście za każdy pieniądz, za każde wsparcie, za każdą modlitwę też jesteśmy wdzięczni, kochani, za to wszystko, co do tej pory już wspólnie razem tu przeżyliśmy. Też dziękujemy za wszystkich subskrybujących, za wszystkich, którzy się za nas modlą. Dziękujemy Bogu Wszechmogącemu. No i tyle. Jeżeli Bóg da i sprzęty pozwolą, no to zobaczymy się za tydzień. No jeżeli nie, no to coś tam będziemy myśleć. Natomiast mówię jeszcze raz, uruchomimy tą zrzutkę i jeżeli będziecie chcieli nas wesprzeć, żebyśmy ten cel tam ustanowiony osiągnęli, żeby można było kupić te wszystkie rzeczy, które są potrzebne, no to nas pomóżcie, tak? Tym wszystkim, którzy nas pomogą, z góry serdecznie dziękuję. I chcę was też zapewnić, że za wszystkich dobroczyńców i darczyńców w każdą niedzielę w naszym zborze też się modlimy. Dobra, teraz to już naprawdę koniec, tak? Jeżeli Bóg da, to zobaczymy się za tydzień. Ja wam wszystkim błogosławię i dobrego tygodnia.